No siema, Jacek Ptasiński z kanału Jacek Ptasiński zadał mi dzisiaj pytanie, czy mógłbym zaprezentować, jak działa podgląd. Ja to sobie kartka napisałem, co dzisiaj trzeba ogarnąć wszystko. Jak działa podgląd w GoPro. Potem chcę wam pokazać odtwarzanie filmów na komórce z GoPro. Później chcę sprawdzić, czy Wi-Fi działa pod wodą. Potem chcę pokazać, czym co jest filmowane. I trochę o gimbalu i opcjach. Tyle. Teraz tak, kurczę. Najpierw to pierwszą sprawą, którą kurde muszę się zająć, to jest zrobienia uchwytu na... Zrobienie uchwytu, kurczę, żeby ta kamera w ogóle szło powiesić. I to chodzi o dwie kamery. Jedna kamera to jest ta GoPro, którą będziemy testować, a druga kamera to jest ta, którą dotychczas filmowałem. Dotychczas filmowałem taką kamerą. Bardzo fajno w sumie. Ona też tanio nie była. Swego czasu kosztowała też około 300 euro. Także wiadomo, że to nie jest RED, ale daje rady. Piękne jest to, że tu mam do niej przykręcony ten popierdółek i od razu zakładam na statyw. Co do GoPro, żeby to zrobić kompatybilne z takim statywem, rozkminiłem takie coś. Tu miałem taką, to jest ta 7 mm popierdółka. Połączyłem to z kostką, skręciłem. Tu od razu to jest ta dodatkowa część, którą kiedyś tam kupiłem w tym Mediamarkcie, ten kawałeczek z tej firmy, jak ona się nazywa, z tej firmy. O, z tej firmy jest tutaj, z tej. I to jest taka specjalna naklejka, sklejona z dwóch stron na taki popierdółek, sklejone, żeby się to nie obracało. I mam możliwość założenia GoPro do zwykłego statywu. Najpierw zrobię tą popierdółkę, przykręcę ją tu do tej rury, tutaj do tego, żeby szło obydwie kamery na to ładować. Ewentualnie jedną damy na statyw, a drugą na to. To jest tak samo z tej firmy. I różnica, kurczę, teraz wam nie mogę tego pokazać, to wam później pokażę, ale możemy tak, kurde, nie, później wam to pokażę. Dobra, no muszę to trochę ogarnąć i zaraz będziemy jechać dalej. No, popierdółka już jest przykręcona. Ta rurka jest aluminiowa, dlatego nie mogę na magnesach działać. Teraz tylko wepniemy GoPro tutaj i będziemy widzieć, co się będzie działo. No i dobra, już was wpiąłem w to mocowanko. Mam nadzieję, że tu, kurczę, zobaczymy, jak to, w którym miejscu trzeba te ręce trzymać, mniej więcej tak w połowie tego stołu, dobra. I to będzie ok. Teraz tak. Następna sprawa, bo zapomnę potem o tym. Tu mamy dwa różne popierdółki. To jest to oryginalne z GoPro, co było razem w tym pakiecie, czyli rozsuwane i trzy stopki. Czego mi tu brakuje, to jest gwint. Tu mi brakuje gwintu, tu powinien być gwint, żeby to cholerstwo szło gdziekolwiek jeszcze, jakiś maraz mi się przykleił, gdziekolwiek jeszcze przykręcić. Tu mamy coś takiego podobnego, to jest to samo, to wszystko pasuje. To idzie, kurczę, tak porzeźbić, że to pasuje. To z GoPro wszystko pasuje do tego, tylko tu jest ten popierdółek. Czyli to jest praktycznie takie samo. Ale minus tej rzeczy z GoPro jest taki, że jak ją rozwiniemy i postawimy te stopki, to co prawda stoi,
Nawet jak to jest w samochodzie, widzicie, zawsze muszę was trzymać. Jak ja to obniżę, to jest to bardzo, bardzo niskie. Zaraz wam pokażę coś takiego jeszcze z gimbala, gdzie to jest dużo niższe, bo to jeszcze za wysokie jest. I to się wtedy przewraca na wszystkie strony. Z gimbala taka sprawa jest dużo lepiej rozwiązana. Ale nie o tym miała być gadka. Teraz mamy tosty firmy, którą żeście widzieli. I to jest tak, żeby się to nie rozsuwało, jest przekręcone. To rozkręcamy i możemy wysunąć na bardzo fajną długość. Różnica pomiędzy tymi dwoma, jakbym to rozwinął, to patrzcie, o co tu chodzi. Także tu mamy praktycznie podwójną długość tego teleskopu. Kolejna sprawa jest piękna, bo zapodali tu na dole gwint. Także jesteśmy, jak takie coś mamy, to jesteśmy kompatybilni, praktycznie można to wszędzie wkręcić. To jest taki sam gwint, jak na dole w kamerach. Także to mi się akurat bardzo, bardzo podoba. Mamy do tego na przykład taki popierdółek. Wkręcamy to sobie. Cakiel. To montujemy na obojętnie jaki maszt, czy na tą rurę nawet tutaj, co jest. Wysuwamy to cholerstwo, przekręcając, wysuwamy i już mamy tego, kamera teraz nie łapie, ale już mamy tu po prostu kamerę bardzo daleko od ściany czy od czegokolwiek i mamy taki po prostu wysięgnik do filmowania z góry. Także to jest w tym komplecie to jest bardzo dobrze ogarnięte. Ten gwint pasuje mi tak samo na tą starą kamerę, także to można jeszcze rozszerzyć, to pasuje na tą rurkę, tu gdzie jesteście teraz przypięci, trzeba tylko jeszcze rozklapnąć i jest ok, także to jest wszystko do zrobienia, zaraz to przypinam i będziemy jechać dalej. Także tak to wygląda, tu mamy przymocowane i to jest idealny wysięgnik, który mogę kamerą operować jeszcze, przesuwać, tu jak poluzujemy, mogę nią operować w prawo, w lewo, do przodu i do tyłu. Przypinam was na to i jedziemy dalej. Także jesteście praktycznie z końcem stołu i piękna sprawa jest taka, że można sobie to przesunąć jak się komu podoba. Jest to po prostu do zrealizowania. Tylko ja to wszystko teraz mam do góry nogami. Wy to na pewno też tak będziecie widzieć. Dobra, wbijamy się znowu mniej więcej na środek tego. I jest ok. I teraz rzeźbimy dalej. Także tu ten gwint, tu mógł być normalnie, to mogło być to kapkę dłuższe, to cholerstwo. Chociaż dłuższe by nie dało rady, bo jak się to rozklapnie, to ten. Ale tu przynajmniej mógł być gwint. To by było piękna sprawa. Nie wiem, jak oni to wyrzeźbili. Jeszcze coś trzeba będzie wykombinować, żeby tu kiedyś był gwint, bo to jest małe poręczne, to jest wszystko w porządku. To ładnie idzie schować do kieszeni razem z kamerą, dlatego ja to zawsze mam ze sobą, zawsze. Jak mam kamerę ze sobą, zawsze to mam ze sobą, ale jak mi przyjdzie to gdzieś przykręcić, to jest, kurczę, trochę rzeźbienia. A przekręcanie tej kamery z tego popierdółka do innych takich tych chwytaków, tych trzymaków, no to już jest skomplikowane, bo trzeba ją jednak wykręcić z tego. Ona jest tu na tej oryginalnej śrubie takiej, tej metalowej. Jednak trzeba wykręcić, trzeba to wsunąć, trzeba tam tego. I nie można tak sporadycznie złapać kamery i coś tam wyrzeźbić, no bo się po prostu nie da. Także tyle. No, ta popierdółka, teraz jak już mamy, kurczę, ta popierdółka zaś pasuje tu ładnie z tym, co zrobiłem na ten, ale takiego czegoś oryginalnego z GoPro też się nie dostanie, żeby do zwykłego statywu szło po prostu zapodać GoPro. Także to jest takie lekko też wkurzające. Oni mają taki długi patyk oryginalny, no widzicie, tak to, kurczę, tak to funkcjonuje.
tak to se można GoPro tu zapodać. I teraz w tym momencie to jest wszystko ładne, piękne, bo ta szybko zmienna jest ok. Czyli jak ja to wyciągnę tą gumę, przesunę to i już mam kamerę praktycznie w ręce, już mogę coś tam z nią działać. Ale przejście z tego na to już trochę trwa, bo już trzeba te cholerne śrubki odkręcać po bokach, co są. Także to mi się nie bardzo podoba. Teraz moje pierwsze filmy kręciłem tą kamerą. To jest wszystko fajnie, ładnie, pięknie. Ona jest, kurczę, taka prawie jak powinna być. Lekka, fajna. Tu ma dwa akusy, tak jak w komórkach. Wymienne, naturalnie, ładnie. Ma wejście na tą kartę, na przejściówkę, naturalnie karta potem jest mała. I to wszystko jest piękne, ładne, ale też ma swoją wadę. Jej pierwsza podstawowa wada jest taka, że jak ja ją chcę odpalić, to ona się odpala. I teraz, żebyście to, kurczę, widzieli. Ona się odpala. I teraz podczas tego odpalenia chciałbym ją jeszcze dodatkowo naładować. Czyli podłączam powerbanka. I wtykam jej. Tu ma takie, kurde, te wszystkie wejścia. To jest fajnie też zakryte tą klapką, to mi się podoba. Tu jest wejście na TV analogowe, wyjście HDMI i ten USB, ten grubszy taki, nie ten malutki, co w komórkach. Już się tam coś zaczęło nagrywać chyba. Nie, dobra. W każdym bądź razie, jak ja ją teraz, kurczę, jak to pokazać. Jak ją teraz podłączę do akusa, to ona gaśnie. To już jest wkurzające, takie coś nie powinno być. W tym momencie, jak ja jej zapodaję zasilanie, to ona mi zaczyna gasnąć. To jest wkurzające. I teraz tak, jak ją wyłączę i staram się ją załączyć, to nie da rady jej załączyć. Tak samo ona nie hula z żadnego innego zasilacza, tylko z tego oryginalnego. W tym momencie, jak ona jest ładowana, nie da się jej po prostu odpalić. Tu jest guzik na odpalenie jej. Przycisk. Guziki to są w ubraniach. No. Także naładować ją z powerbanku można. To jest wszystko ładnie, pięknie. Ale w tym samym czasie nie można filmować. Czyli dopiero jak ją, kurczę, wyciągnę, odpalę, to ona wtedy się budzi. Wkurzająca sprawa. Druga sprawa taka, nie da się ją ładować różnymi innymi zasilaczami, różnymi popierdółkami. Tylko musi być ten oryginalny zasilacz, bo on ma... Ja to tu, kurczę, może będzie widać, ale to wy to do góry nogami. Chyba 2 ampery czy coś takiego musi, kurczę. Także ona potrzebuje cholernie dużo prądu. No, jak się zaklapuje, to się wyłącza. W sumie fajna kamerka tako. Tylko tutaj ja to zawsze miałem opalcowane, bo to łapy tłuste z tego i tak dalej. Z olejów. I czyszczę ją taki, widzicie, z okularów taki ten. Jest ten popierdółek taki do okularów. Jedne chuchnięcie na obiektyw. I jedziemy. Żadnym papierem ściennym czy czymś takim. Bo to nie zdaje egzaminu. Tak samo GoPro też czyszczę tym. Jak mi się przypomni, naturalnie. Dobra. Także widzicie, nagrywam wam teraz tą normalną kamerką. Jak widać, to co prawda nagrywa w HD wszystko tego, ale ona potrzebuje cholernie dużo światła. Dzisiaj jest akurat taki pochmurny dzień, także cienko. Jest nastawiona w tym momencie na makro, czyli na bardzo wielkie zbliżenie. Ciężko mi to, kurczę, ogarnąć. Dobra. Zobaczymy, co się tu, kurczę, da. Znaczy nie na zbliżenie, tylko na... Szarówka.
Przełączę ją no normalnie i zobaczymy, znaczy się możemy sprawdzić tutaj, kurczę, od razu na tym. Także na dworze jak jest, to już to całkiem inaczej wygląda. Jak ona jest po prostu na tym, na... jak ona ma wystarczająco światła, wygląda to dużo lepiej. Chciałem nagrać, a to jest, kurczę, w sumie ważne. Chciałem nagrać coś takiego, co się często dzieje w tym cholernym GoPro. To jest koszmar, bo jednym przyciskiem, tym przyciskiem tutaj z boku, naciskamy, żeby tą kamerę wyłączyć. Można przeprogramować na ten górny przycisk, ale to jest bardzo denerwujące. Teraz chcę tą kamerę wyłączyć, to zamiast się wyłączyć, to mi przeskakuje w tym menu na inne popierdółki, na fotkę. Kurczę, nie złapie ta kamera tego tak. Na fotkę, czy tam inne popierdółki, czyli sterowanie jednym przyciskiem jest tak niepraktyczne, że to jest po prostu, kurde, koszmar. Teraz dopiero muszę, kurczę, jeszcze raz przycisnąć. Lewą ręką to tak, kurczę, nie bardzo. W każdym razie muszę jeszcze raz przycisnąć, żeby się wpakować w to menu, wejść na tą kamerę w standardzie i teraz dopiero jak przycisnę, to ona się dopiero wyłącza. To jest koszmar, to zbagnili, to mi się absolutnie nie podoba, to jest głupota po prostu. No i dobra, GoPro odpalona, przerzucamy na aplikację z GoPro, aplikacja jest na stronie producenta, teraz mój palec zaś nie chce działać, pyk. Wskakuje nam na stronę, gdzie możemy odkładać swoje pliki po prostu na stronie GoPro. Tam jest miejsca, nam tego chcą zapodać, ale ja tam nie pakuję niczego. I tu mamy w tej aplikacji taki popierdółek. I teraz mamy dwie opcje. GoPro Steuern, czyli sterowanie, albo Medien Ansehen. O zobaczenie tego, co tam jest na tym, na GoPro. Naciskamy GoPro Steuern, czyli sterowanie, to się łączy przez Wi-Fi z kamerką. Podgląd. I już mamy to, co nam się... Moje palce powinny tu być widać. O. To, co się dzieje na kamerce, to już widzimy na podglądzie. To sobie można naturalnie odwrócić. Tak, żeby to było, kurczę, widać. No. No i tu jest normalnie ten środkowy przycisk. Tu jest timer, to se można, kurde, jak się timelapsy robi, inne popierdółki. Tu naciskamy po prostu na nagrywanie i kamera nam nagrywa. Nie wiem, czy tam ten czerwony guzik jest widoczny. I w tym momencie ta kamera nam nagrywa to, co chcemy mieć nagrane. To trochę tak, kurczę, jest przesunięte w czasie, ale to akurat nie przeszkadza. No teraz to nagrywanie, jak te firmware, kurde, odnowiłem w komórce i w tym, to wszystko, kurde, funkcjonuje, to wszystko działa. I teraz jak chcę ją wyłączyć, to ją normalnie na przycisku wyłączę i jest OK. No. Wyłączyła się i sprawa jest załatwiona. Chcę robić foto, no to robię fotkę. Tu przełączam na fotkę. I jest fotka. Tu jest na przykład, jakbym chciał live'a robić kamerą GoPro, to sobie przypinam gdzieś do tego i tu jadę live i live mam od razu, kurczę, przez... Bo nie ma tak, że z tej kamery idzie bezpośrednio przesyłać do internetu. Tylko ta kamera musi być podłączona z komórką i wtedy jak naciskam live'a, to po prostu komórka się łączy z internetem i za pomocą komórki pakuje się to do... Tu mamy znowu na wideo, pakuje się to po prostu do netu. Jeszcze jedno nagranie. No, jeszcze się tam nagrywa. Mamy taki akku tu na dół. Musiałem to tak przekręcić, żeby to było widać, co się dzieje. I widzicie, to trochę tak jest w czasie przesunięte, nie? To, co nam pokazało.
No dawaj. Teraz dopiero załapało, żeby się wyłączyło, nie? Bo to trochę tam się musi, to się musi nagrać, to nie jest taki kurde łaps ten podgląd. Ale tak to wszystko funkcjonuje. Także to zdaje egzamin. Druga sprawa, jeszcze chcę sprawdzić, czy takie coś działa pod wodą, ale muszę się zaraz do tego przygotować, bo to jest bardzo ciekawe. Wiadro wody zaraz zapodamy, wpakujemy tą kamerę do wody i wytestujemy, czy to zadziała. No i dobra, i zanim zaczniemy ten test z wodą, chciałem Wam jeszcze pokazać, bo istnieje jeszcze taka opcja przebudzenia i jak kamera jest wyłączona, to tam w instrukcji pisało do 6 godzin, czy tam do 5, czy do 6 godzin, dokładnie teraz nie wiem, można się z kamerą połączyć. Popatrzcie, ona się wybudza. I możemy nagrywać. Załączyło się i się nagrywa. Także taka opcja też istnieje. Wyłączyło się. Nagranie się wyłączyło. I teraz jest opcja po prostu wyłączenia tej kamery. Tu. Czy ją wyłączyć? Tak. Potwierdzamy i ona się wyłącza. I teraz tak, jeszcze to, bo to potem najpierw do tej wody, kurde, zrobimy zaraz tego testa, bo to mnie też bardzo interesuje. I tu weszłem teraz na, co ja to weszłem, bo ja mam za grube paluchy na to. Dlatego u mnie to nie bardzo chce funkcjonować wszystko. I Median Ansehen, teraz mamy, pokazuje nam jakie co tam jest po prostu nagrane na tej kamerce. To trochę trwa, zanim ten pogląd, zanim ona, komórka ściągnie po prostu te małe popierdółki. Ale weźmiemy sobie na przykład, bo to się zaraz pokaże tu na komórce, to trochę czasu trwa, zanim to kurde zostanie, te dane zostaną przesłane. I teraz sobie obejrzymy na przykład to. No i dobra, już Was wbiłem w to mocowanko. Mam nadzieję, że tu kurczę zobaczymy, jak to, w którym miejscu trzeba te ręce trzymać, mniej więcej tak w połowie tego stołu, dobra. I to będzie ok. Teraz sobie patrzymy na podglądzie po prostu na, możemy sobie oglądać media, czyli obojętnie na każdym urządzeniu trzeba naturalnie mieć tego softa wgranego, nie? Obojętnie, czy to jest tablet na Androidzie. No. Wszystko zamykamy. I jest ok. Teraz kamera dalej hula. Odpalam jeszcze raz. Idę znowu na tu, na ten kawałek. I tu mogę ją na krzyżyku wyłączyć. Jeszcze musi się z nią podłączyć, bo jak to wyłączyłem, to kurczę. Także to trochę trwa. Nie, to są inne kamery, to nie. Dobra, znowu mamy ją tu wyłapaną. No dobra, jak się już to odpaliło, to tu nam się pokazał ten przycisk do wyłączenia tej kamery. I po wyłączeniu tu, i po potwierdzeniu, ona się po prostu idzie spać, ale jest na czuwaniu. Także za każdym razem, za chwilę można ją po prostu odpalić. Teraz próbujemy to łączenie, to trochę trwa, to jest tak, zależy jak tam podgląd. No i dalej działa. Naturalnie w formacie 16:9 tak samo. Dobra, wyłączamy to i spróbujemy to odpalić w wodzie.
No i dobra, mam tu taki wielki kielich. Oczywiście taki, kurde, skubaniec. Nalałem tej wody, co my pompowali ostatnio z tego, jak się to mówi, z tej studni. I teraz odpalamy kamerę. Muszę te nogi jakoś tak rozstawić. Zapodamy ją tu do środka. Nie wiem, czy na tych, czy będzie stała na tym pierwieństwie. Dobra. Już tam coś, kurde, nacisnąłem na jakiś kneflik. Chyba? Nie. Dobra. Łapy sobie tylko, kurde, wytrzę. Dobra. Stojan by trzeba było, kurde, zmniejszyć. Zaraz was zmniejszę i te. No, jak widać, kamera jest we wodzie. Ręce damy z tyłu, to widać, że jest odpalona. To nie żadna naklejka. I teraz zobaczymy, czy ona, kurczę, odpali. Już odpalam komórę i czy ona odpali, czy te Wi-Fi będzie działać w wodzie. Bo takiego czegoś to jeszcze chyba nikt nie testował, kurczę. Łączę się z kamerą. Biorę podgląd. To działa w wodzie tak samo. Przełączam na film. Muszę was troszkę dalej tutaj dać. Się odbicia robią, wiadomo, to z tego wszystkiego, ale teraz spróbujemy nagrywać pod wodą z komórki odpalając. Patrzcie, to załapało. Kurczę, nie było tego widać. Jeszcze raz. Teraz się musi wyłączyć. I odpalamy i się nagrywa. Zaraz wam to, kurczę, pokażę bliżej jeszcze. O, tam jest kontrolka. Chciałem to najpierw do wiadra dać, ale we wiadrze by mnie nie ten. Widzicie, że tu jest woda, ale we wiadrze to by mnie nic nie widzieli. To jest właśnie to. Teraz się kipła skubana, bo ją przechyliłem, może stanie jeszcze. No i dobre. W oleju nie będę tego próbował. W przeterminowanym. Także, kurczę, te wszystkie odbicia tutaj. No i dobre jest. Teraz jest pytanie, na jakiej odległości to będzie działać. Idę od tego miejsca, powiedzmy 2-3 metry. Tak, żebyście mnie jeszcze widzieli i to będziemy widzieć sam. Bo jestem samemu ciekawy, czy to w ogóle ogarnie temat. No powiedzmy tak, teraz z 2 metry jestem od kamery. No widzę na podglądzie, że się nagrywa. Także wszystko funkcjonuje. I teraz musimy ją jeszcze wyłączyć. Kurczak, to wszystko filmować, to się tak nie da. Teraz ją spróbujemy wyłączyć. Widać ją, nie? Tu się jeszcze odbijają. Tu potwierdzenie. No. I wyłączyła się. Także taki test też chyba nikt nie robił. Patrzcie, to załapało. Nie było tego widać, jeszcze raz. Dobra. Podpalamy i się nagrywa. O, tam jest kontrolka. Chciałem to najpierw od jutra, żeby mnie nie. Żeby
prawdopodobnie nic nie widzimy. Na świecie płasku, przegnioną przez morze stanu. Olej przeterminowany, także te wszystkie ambicja tutaj. Widzę na podglądzie, że się nagrywa. Także wyciągamy skubańce. Te nóżki mi się tam nie chciały za bardzo rozklapnąć w tym, bo ta średnica tu jest nie taka jak ma być. Dobra, osuszę to trochę, żeby mi tu nie kapało po stole i zabieramy się za gimbala. No dobra, na razie filmujemy tą starą kamerą, bo muszę to kurczę... I to jest właśnie takie rzeźbienie, jak jest kurde brud, jak jest kurczę... deszcz pada na łeb i tak dalej, kurczę, to jak tu rzeźbić w takie te... To mi się absolutnie nie podoba, to powinno być inaczej, jakoś inaczej rozwiązane, żeby człowiek się nie musiał męczyć takim cholerstwem. Jakieś takie kurde śrubeczki, pierdołki, kurczę, gdzieś tam nad wodą, na łódce, na motorówce. Odpada, to mi się absolutnie nie podoba, to nie jest kurczę dopracowany system. To jest takie kurczę... Tu mam tą oryginalną taką, co jak to w pudełku było. Czy to widać? Jak to w pudełku było, tu jest jeszcze taki popierdółek, który to trzyma pod odpowiednim kątem, żeby w tym pudełku im się to nie klapowało. To se można wyjąć po tym. Ale ja i tak mam tu przeguby, także ja jestem w stanie to na tych przegubach i na statywie pozamieniać. No. To wskakuje tu, tylko tu trzeba ta guma wyciągnąć tak do góry, odklapnąć. To jest takie fajne, z tą gumą to jest dobrze, bo to jest nie dość, że to wskoczy, to jeszcze się to tu dodatkowo tą gumą zabezpiecza, także nie ma możliwości, żeby to wyskoczyło. Ustawimy ją do jakiegoś poziomu konkretnego. Dobra, i teraz znowu przeskakujemy na inną kamerę, bo bez... Tego się tak nie dofilmować, chyba że w zębach wyda trzymać ta kamera. Nie wiem, czy się tam coś nagrało, czy nie. No ale... Czy się tu coś włączyło. Ale tak to wygląda na... Tak to wygląda na statywie. I tak, z tą stabilizacją. W tej kamerze, w którą teraz nagrywam, tam przy Full HD nie można włączyć stabilizacji, tylko przy 720p. I dlatego takie cyrki zawsze z tym były. Dobra, odpalam GoPro i jedziemy. No i dobra, GoPro się osuszyło. Jesteśmy mniej więcej na środku. Znowu was przypiąłem tam do góry. I teraz kurczę taka akcja. To wziąłem z takiej normalnej gumy, z takiego kawałeczka, co miałem takie kurczę, te ściągacze, co są do samochodu. Tą gumę idzie kupić na metry. Tu ją konkretnie zapodałem, żeby się nie urwała, jeszcze trytkach dla zabezpieczenia dodatkowego, także to trzyma jak cholera. I teraz tak, tymi haczykami mam zamiar w przyszłości, bo to jeszcze nie jest dokończone, w przyszłości zawiesić to gdzieś po prostu od punktu A do punktu B. I na cholerę komu takie coś? Jak naturalnie będzie za mało tego, to można się posiłkować jeszcze dodatkowymi sznurkami, żeby tam do drzewa to przywiązać czy coś takiego. I teraz kombinuję taki popierdółek, taki po prostu slider do kamery, żeby to szło zapakować, żeby to nie ważyło po prostu kurczę 200 kilo, żeby to było lekkie i żeby to szło razem ze sobą zawsze zabrać. O, coś takiego. I tak ta kamera ma jeździć. Tu będziemy robić mocowanie, zrobimy podwieszenie. I na tym podwieszeniu, kurczę, to do góry nogami stoi. I na tym podwieszeniu po prostu będzie kamera zamocowana.
Może być normalna kamera zamocowana, może być kurde GoPro zamocowane, może być kurde komórka zamocowana. Wszystko, co mamy do dyspozycji. W każdym bądź razie tak to ma jeździć, kurczę, po tym popierdółku. Są oryginalne takie gotowe popierdółki, takie coś. Tylko przy tych oryginalnych, gotowych popierdółkach ten silnik, ten napęd jest tutaj. A ja go tu nie chcę mieć, bo ja chcę mieć oryginalny dźwięk z kamery. A jak mi tu będzie bruczeć, to nie zda to egzaminu. Dlatego ja chcę, tu zrobię przemocowanie, tu się zrobi dodatkowy sznurek i na jednym końcu i na drugim końcu, nie wiem jeszcze, czy dam jeden, czy dwa silniczki, żeby, no dwa, bo musi być w prawo, w lewo, żeby jechało. Można zrobić takie krańcówki tutaj na tym, że jak to dojedzie, że jak dojedzie do końca, żeby krańcówka to po prostu wyłączyła. Kabel do jednego silniczka, do drugiego jakoś, bateria 9-woltowa, tak żeby to szło zabrać ze sobą, czy tam z powerbanku nawet podłączyć, bo to jest też kurde dobra sprawa z tymi powerbankami, podłączyć tam, kurczę, wychodzi swoje tam 5V i to wystarczy, żeby sobie silniczek to po prostu przesuwał po tej gumie, czy tam po sznurku. Sznurka nie chciałem wziąć, bo sznurek jest taki chropowaty w sumie i to mogłoby być, chociaż to go prostabilizuje, ale mogłoby być takie kurde falowanie na obrazie. A tak, po takiej gumie to się da rozciągnąć pomiędzy drzewami. Pakujemy ten popierdółek. Musi to być z jednej strony, tak żeby szło tą kamerę zawiesić i zasuwa nam to. No to tyle. Teraz za gimbala się zabieramy. No i co do tego gimbala, to byliście razem ze mną gdzieś tam, kurde, w tym MediaMarkcie go kupiłem. I jako tam cena była tego, to kurczę, już teraz nawet nie pamiętam. Taki to jest. I teraz chodzi o co? Gimbal właściwie jest do komórki, żeby komórkę na niego zapodać i żeby komórką filmować. Ale komórki, wiecie jak to jest, kurczę. Taki praktycznie unboxing teraz tego cholerstwa jest. No, to jest ten cały gimbal. Tak wygląda. Tu jest takie opakowanie dosyć fajne. I tu jest ta stopka, o której mówiłem, że ona jest bardzo, bardzo fajna, bo jest bardzo, bardzo niska. No ale mamy, wiadomo, tutaj znowu ten, na wszystkie aparaty fotograficzne, ten popierdółek taki. Także ona jest, kurczę, no nie wiem, 5 cm ewentualnie. Ta stopka do tego jest taka. I teraz tak, tu mamy, na dole mamy gwint. W środku są lajonki, wiadomo, w gimbalu. No nie wiem, czy w każdym, ale w tym akurat są. No, to przykręcamy, stawiamy i jest. Teraz muszę was przełożyć chyba na stojak, na stojan, bo tak to się tego nie da sfilmować. No i dobra, zapakowałem was na statyw. Mam nadzieję, że to cholerstwo trochę tam będzie widać przynajmniej. Muszę sobie siąść, bo już się kurde tak naskakałem dzisiaj, że jak cholera. Teraz jest taka opcja z tym gimbalem. Na komórę trzeba zapodać softa. Ja tego softa już ściągnąłem, bo go trzeba ściągnąć na kompa i później z kompa przeinstalować na komórę. Nie mam jeszcze tego zrobionego, bo no nie miałem czasu, nie można się wszystkim zajmować. W każdym bądź razie, jak zapakujemy komórę do gimbala, to jest opcja śledzenia, także ten gimbal, jak robimy, na przykład to się po niemiecku nazywa Gesichtserkennung, czyli jak rozpoznaje twarz, czy jakiś tam obiekt, to tak ten gimbal po prostu za obiektem ma po prostu podążać. No, ale chodziło głównie o to, żeby zapodać do tego gimbala kamerę GoPro. No jak to cholerstwo zrobić? Już se zrobiłem, bo to już malutkie projekciki takie lecą, tylko kurczę, tego wszystkiego nie można nagrywać, bo to jest za dużo rzeźbienia. W każdym bądź razie, zamiast komórki zrobiłem sobie taki popierdółek. W tym popierdółku będzie wycięte te kontury kamery GoPro. Tu będzie zapodana kamera GoPro, w której
która będzie przymocowana. Tu po prostu się zrobi mocowanie i ona będzie zamocowana. Tak, żeby szło to zapodać jako komórkę. To można wszystko przekręcić. Tak, tak, jak się chce. Ja to teraz na razie zapodam w ten sposób, żeby to po prostu zasymulować. O, coś ten teges. I będzie to po prostu odwrócone. I teraz jak odpalimy tego gimbala, co też jest jeszcze, to trzeba wszystko postudiować. To nie jest wszystko takie łaps. Tu się go ładuje. Tu mam normalną tą, ta w komórkach jest. Nie ma jeszcze tego C, USB-C. Ma to z tym płaskim, także to z komórek, tam z jak się to mówi, z tych wszystkich, kurczę, powerbanków, z tych popierdółek idzie to zasilać. I to jest wszystko w porządku. Tu jak odpalimy, to jest, widzimy ładowanie, że się gimbal ładuje. On tam ma swoje, kurde, ile to tamtego moto, ja nie wiem, musiałbym poczytać, postudiować, ale ile tam pojemności jest, to nie mam pojęcia. W każdym razie, jak się podłączy, to działa. I teraz tak, najważniejszą rzeczą w gimbalu jest jego wystabilizowanie. Chodzi o to, żeby on był wystabilizowany, a to wszystko zależy od ciężaru tego czegoś, co do niego wsadzimy. On się musi, najpierw go trzeba ręcznie wystabilizować, żeby to stało tak jak trzeba, a później on trzymie ten poziom i zapierdziela na wszystkie modele świata, czyli na wszystkie kierunki i tak dalej, i tak dalej. No o to w tym wszystkim chodzi. Ja go teraz próbuję odpalić i jak się go odpala, bo to wyczytałem w instrukcji, ale nie miałem czasu się w to wgłębić jeszcze, muszę mieć czas na to. Jak się go odpala i on tak zaczyna bruczeć, tak drgać, to znaczy się, że te silniki, bo tam są silniki krokowe, raz, dwa i trzy silniki krokowe. Także te silniki krokowe nie są, to nie jest idealnie wyważone. On musi, jak się go odpala, to on musi tak, kurczę, jak się go wstrzyma, odpali się go, to on musi tak po prostu startnąć i tak to ma, kurde, trzymać swój poziom. I wtedy gimbal jest z tej firmy ustawiony. Inne gimbale dokładnie tak samo. Ja go spróbuję odpalić teraz. Tu są, kurczę, znowu takie przyciski, takie popierdółki, że aż mnie to, kurde, szlak nie trafi, jak ja to coś widzę normalnie. O, on się tam ustabilizował się. Teraz obojętnie jak ja, kurczę, będę tym kręcił, to on się stara te ruchy, żeby to było płynne, żeby nie było żadnych skoków, żadnych takich popierdółek. Tak to po prostu działa. Nie? Można tym automatycznie sterować. Czyli, kurczę, tak, na dół, do góry. W każdą jedną stronę. Silniki są bardzo cichutkie, nic nie brzęczy i to mi się bardzo podoba, że nagranie normalnie może być z kamery brane ten. Także tylko to trzeba do siebie trzymać to po prostu tym popierdółkiem i tak to wtedy wygląda. Tu jest jeszcze przycisk na turbo, czyli jak ja ten przycisk przycisnę, to szybciej jedzie. Jak go puszczę, to on jedzie wolniej. Tu mam taki cyngiel jeszcze, jak w pistolecie. No. Tu są później różne opcje. Trzy różne ustawienia tego. Powoli, szybciej i tak dalej, i tak dalej. To se można ustawić, to ustawiamy tym przyciskiem tutaj. O, tu mamy na przykład inne ustawienie. Można robić na przykład dwa ruchy naraz, nie? Że jak za pomocą jednego przycisku on jedzie w jedną i w drugą stronę od razu, nie? Tu mamy jeszcze kółeczko takie, to jest, kurczę, tylko to jest takie wszystko delikatne. To sobie możemy dostroić jeszcze to cholerstwo. No i chodzi o to, żeby tu po prostu wyciąć w tym popierdółku
i zapodać kamerę GoPro. Tu jest przesuwne, tu jeszcze można, tylko mi się, sam obraca teraz, kurczę, tak? Tu jeszcze można nastawić, to jeszcze idzie wysunąć. Patrz, jak on się na ten, jak ja go, kurde, widzicie, jak ja go przekręciłem, to on się ten, on się, kurde, zrobił taki ten. Przydałoby się go wyłączyć teraz, ale nie, nie o to chodzi. Tu jest jeszcze możliwość ustawienia tego popierdółka, nie? Czyli tu możemy po prostu przestawić to. To można odkręcić, tu można zapodać różne inne popierdółki, co się tylko, kurde, da. A tu jest ustawienie tego, tylko on pracuje przeciwko mnie teraz. A tu jest ustawienie tej... To jeszcze też można wysunąć, jak ktoś ma bardzo dużą, grubą komórę. Tylko to trzeba, później tak poskładać, żeby to nie było za... Żeby to po prostu nie ciorało, żeby on przechodził pod spodem. Dobra. Nie wiem, czy ta kamera to, kurde, wyłapie, co tu w ogóle wszystko rzeźbie. Tylko zamiast tego kawałka deski trzeba potem zapodać normalną tą, normalną komórę, nie? I tu są dwie opcje, że jak jednym przyciskiem, to on jedzie w obydwie strony. Albo jak się tu przestawi na tym, to są różne opcje. Jedna opcja jest tego właśnie śledzenia, druga opcja jest tak, że jadą obydwa, a jedna opcja, że obydwie, wszystkie osie po prostu, kurde, zasuwają. A ta trzecia opcja to jest taka, że można normalnie sobie ten, tu później jak turbo dociskam, to mi widzi, wyświetla się, jak ten przycisk z tyłu naciskam, to mi się wyświetla, że to zapierdziela na tym szybkim. Dobra, tyle co do gimbala. Jak ja wytestuję go dokładnie, jeszcze go posprawdzam, tu jak przyciśniemy, to się przełączy na ten i gaśnie. Idzie do swojej pozycji na spanie. Także taka fajna zabawka. To co trzeba przytrzymać bliżej. Żeby on załapał. O, ustabilizuje się. I jest gotowy do pracy. Także można, kurde, się tym bawić. To teraz odwrotnie działa, bo normalnie to się go trzyma tak, że on jest... tylko żebym wam... Ja chciałem wam te kontrolki pokazać. No. Także miodzio zabaweczka. Ale trzeba tym się pobawić, postudiować do końca i wtedy mogę wam coś więcej na ten temat powiedzieć. Wyłączamy go nigdzie spać. Mam nadzieję, że to, kurczę, się cholerstwo nagrało. Zaś kopłem w statyw, widzicie, jak to jest? Dobra, żegnam się z wami. Postaram się jeszcze dzisiaj ten film poskładać w kupę. No to z dwóch kamer to, kurde, będzie ciężko. Nara. No, dam wam jeszcze takie małe zbliżenie na ten popierdółek tutaj. Tu się przyciskło dłużej. No teraz może zacząć świrować, bo teraz tam nic nie ma. Jest po prostu niewyważony, nic mu nie ten. Jakiś taki nerwowy się staje, bo ja to już wyciągłem tą dechę. I tu mu, kurczę, ten, jak daliby mu tu deska, to by się bardziej wystabilizował. O, może słychać te burczenie takie. Nerwówki dostaje, bo nie ma nic w sobie. Dobra, wyłączamy go. I... Czyli tu musi ten, ta waga, to musi być wyważone konkretnie. Jak to będzie wyważone, to będzie w porządku. To się to ogarnie. To się nie zepsuje. No, tu mamy ten przycisk z drugiej strony, ten popierdółek, ale zaś mam czarne pazury, bo przed chwilą grzebałem jakieś klamorstwa. A tu jeszcze mamy dodatkowy USB. Kurczę, nie ma tego otworzyć, a nie mam na tym stojaku tego. Zobaczymy, może to tak jakoś.
O, skubaniec. Dobra. No, tu mamy dodatkowe wejście USB. A one jest po to, żeby podłączyć się stąd do komórki. Czyli za pomocą, jak go naładujemy tutaj, jak go tutaj naładujemy, to on ma w sobie tyle prądu, że on może działać i jeszcze dodatkowo może zasilać. Stąd jak kabelkiem podłączymy, to tylko kabelek to musi być taki zwijany, sprężynowy taki, kurczę. I stąd jeszcze można podłączyć się po prostu do komórki czy tam do kamery, a GoPro chodzi na, można jednocześnie ładować i jednocześnie nagrywać, co tą starą kamerą na przykład nie szło, nie? Tu są te wszystkie opisy, jak to kurde ogarnąć, jak to zrobić, jak to wypoziomować i jak to zrobić i tak dalej, tylko że ja chcę wpakować w to GoPro, komórka też będzie w to pakowana, ale GoPro kurczę i ten, za pomocą tej deseczki, tylko muszę w niej jeszcze wyrzeźbić takie coś właśnie. Instrukcja jest, wszystko jest podane w wielu językach, kurczę, także to tam jest. Temat jest do opanowania, tylko trzeba, czasu nigdy nie ma. Nie ma nigdy właśnie, kurde, czasu, żeby się takimi rzeczami bawić. I to jest ten problem. Dobra, teraz jak już się nagadałem, to myślę, że już wszystko zostało powiedziane. Teraz już naprawdę kończę, bo ten film jakoś trzeba poskładać. I jeszcze co do filmów, chciałem wam, kurczę, coś powiedzieć, bo stoicie teraz na tym kwadracikowym stojaku takim dziwnym. Co do filmów wam chciałem powiedzieć. W niektórych moich filmach mogliście zauważyć takie krateczki. Mi się to cholernie nie podoba, ale to wszystko zależy od programu, którym to jest renderowane. I ta sprawa wygląda tak, że, ale to znowu jest, kurczę, temat na inny film, ale na szybko postaram się to sprasować do kupy. Problem polega na tym, że jak ja chcę szybko, kurde, wypodać jakiś film, to robię go na takim zwykłym, tanim programie, takim albo za darmo na programie. Czyli na programie takim, który jest jak Windows Movie Maker, czy coś w tym rodzaju. On to zrobi też, on tam zrobi te 50 klatek, kurczę, i tak dalej, ale to jest ten kodek z tego programu, to jest taki, kurczę, że jak są stałe jakieś zdjęcia takie, kurde, coś takiego, nie ma dużo ruchu, to jeszcze idzie. Jak już światło pada nie tak, czy coś jest, coś już nie indyczy, to już się zaczynają takie kostki, takie kratki robić. Nie podoba mi się to, no ale musiałem niektóre filmy tak wysłać na szybko, żeby już, kurczę, nie było miejsca, już nie ma gdzie tego pchać wszystkiego. To jest jedna rzecz. Z kolei na dobrym programie trwa to o wiele dłużej. Powiedziałbym tak, kurde, dwa razy tyle trwa zrenderowanie takiego filmu. Ale tam jest kodek, jest inny zapodany, to jest, kurde, już wychodzi czyściutko, naprawdę takie, kurde, jak człowiek by to chciał. Co do 4K, no będziemy wchodzić w ten temat 4K, tylko spokojnie, bo ja mam tyle rzeczy, kurde, do ogarnięcia, że to wszystko, kurczę, to jest ciężki temat. Muszę sobie dysk twardy wymienić, już jest kupiony. Muszę go wymienić, no nie wiem, czy byliśmy razem w tym sklepie w jednym takim, kurde, kupiłem w końcu ten dysk twardy, SSD naturalnie. I musi być w jednym kompie wymieniony. Tamten komp jest o wiele, wiele szybszy od tego, co ja teraz robię. Jak ja to jest też taka, kurde, zabawa na 2-3 dni. Jak ja to wszystko ogarnę, zapodam system, wszystko, bo to wiadomo, jak będę wymieniał, to wymieniam kompleto. I jak ja to wszystko poskładam i zrobię i tak dalej, muszę później te programy swoje powgrywać na tego kompa i tak dalej, i wtedy to dopiero zaczyna mieć ręce i nogi. To wtedy te renderowanie tych filmów będzie dużo szybsze i mogę się pozwolić na, bo ten dysk twardy jest gruby, także mogę sobie pozwolić na więcej, kurde, na większe akcje takie. Tam można 2-3 programy za jednym zamachem puścić, bo teraz niektóre rzeczy są robione tak. Ja muszę, jak coś chcę zrobić, kurczę, żeby mi to funkcjonowało tak po mojemu, no to muszę to najpierw kawałek filmu wrzucić do jednego programu, tam to obrobić, ten kawałek znowu wpakować do tego foldera z powrotem i dopiero jak cały film jest sklejany, to ten kawałek ma ten swój jakiś tam efekt. Mam taki program, który jest gruby, naprawdę gruby program, że no wymiata. Problem jest tylko taki, że robota na tym programie to nie jest skomplikowane, bo to jest w sumie do ogarnięcia. Tylko sama ta robota nad tym programie to jest takie wszystko, kurczę,
A jak ja robię na 3, 3, 4 czy tam 5 i jeszcze dodatkowo rysunki techniczne robię, inne popierdły na kompiach. Także człowiekowi się zaczyna w głowie mieszać od tego wszystkiego. To jest właśnie ten problem, nie? A na tamtym to jest dobrze, bo ja mógłbym, jak ogarnę tego kompa, tego drugiego, to wtedy mogę, kurczę, ja go chcę przeznaczyć tylko na filmy, żeby tylko filmy. Tam nie będę wchodził, kurczę, na YouTube z nim i tak dalej, tylko, kurczę, filmy do obrobienia i wysłanie. No. A tam se można puścić 2-3 programy naraz, bo tam jest gruby procesor, także on to spoko ogarnie. Jest miejsca dużo, jest pamięci operacyjnej dużo i tak dalej, nie? Także tylko tam mam inne dyski powsadzane, które powyciągam z niego i wpakuję ten SSD tam do niego i będzie, bo tam jeszcze wszystko tam jest, tylko właśnie ten SSD mu brakował, żeby pełnej mocy osiągnął. No. Także tam jest chyba 8-rdzeniowy procesor i 7. Także karta graficzna jest dobra i tak dalej, także tam można, kurczę, wymiatać ten po prostu. Ale to wszystko wymaga czasu, a czasu nigdy nie ma. Piwo smakuje, człowiek się chce piwka napić. Dobra, już się teraz żegnam, bo się znowu rozgadałem. Nara.